jazz, hardkorowo pada deszcz, tak na maksa wieje też, ja od rana już dziabnięta. Masz, masz, masz. Dzidę! No! Dzidę! O! Ho! Co? No! Ho! Co? Ho! No! Ho! Co? Dzidę! Ile można w kiblu siedzieć? Papieru nie mam! Bo nigdy nie było. Kogo tam jeszcze? Wlaz! Dzień dobry, przyjmie pani księdza po kolędzie. Aleś mnie szatanie nastraszył. Że co się stało? Ksiądz proboszcz już się zbliża. O, a i nie można tego cofnąć? Ksiądz proboszcz nie cofnie się przed niczym. No dobra, no to wołaj popa, no. Idźmy w to. Proszę księdza! Proszę księdza! Dzidek! Uważaj, gości mamy! Attention! Pokój temu domowi i wszystkim jego mieszkańcom. I przedpokój z wami. Ale ksiądz zaskoczył, taka nie do końca porobiona jestem. Ja też zaskoczony jestem, bo każdego roku po tej klatce po kolędzie chodzę, zwykle u pani drzwi zamknięte, a w tym roku idę, patrzę, drzwi nie ma. Komornik był wcześniej. Ja w zasadzie od pani kolędy rozpoczynam. O, jak miło. Może ksiądz się czego napije? Co, mam rewelacyjną herbatkę, liście kory dębu. Świetnie ściągają pory, ale ksiądz był seminarium, to dla księdza żadna nowość. Nie dziękuję, ja w pracy nie piję. O, żartowniś. A mi się właśnie podoba, że ksiądz na legalu może winko w pracy strzelić, nie? Szefu nie widzi. A czy widzi, ale nie grzmi, nie? Tak. To co, dwa szoty i bailando? Nie, nie, dziękuję. A pani sama w domu? Nie, jestem z tym, z Dzidkiem, ale Dzidek siedzi w tym, w kif. W wellness and spa. Właśnie zabiegi na ciało ma. A dzieci gdzie? A dzieci to dostaliśmy cynk, że ksiądz będzie chodził, zdążyliśmy wywieźć do lasu. Naprawdę? Ja se robię. Ze szkołą do kina poszły. Na co? Na Claire. Podobna jakaś polska wersja Avengersów. No to jest pani sprawa. Ja bym swoich dzieci na to nie puścił. A co, karę mają? Zresztą, ja tam nie wiem, jak się ksiądz z żoną dogaduje, także... Dobrze, a pan Dzidek to tak do końca kolędy będzie w tym wellness siedział? Zależy, jaki pakiet wybrał. Czy z myciem podwozia, czy bez. Dzisiaj miał mieć karczerowanie spodu, także... Mogę zawołać. Dzidek! Hop, o księciuniu się niepokoi. O, idź. Przestaw się ładnie, ksiądz Dzidek, 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 ksiądz Dzidek, ksiądz. Dzidek! Prezentacja, proszę. Wszystko dobrze u ciebie? Dzidek. Byłeś na tego, ten też? Dzidek, Dzidek. A ten, tamten? Dzidek. A, na to też? Dzidek, Dzidek, a. Dzidek. Dzidek, Dzidek? Dzidek. Dzidek, Dzidek, Dzidek? Dzidek. Dzidek? Dzidek. A, Dzidek. Dzidek. Rozmowa z tobą to czysta przyjemność. Proste, ale komunikatywne. I tak sobie państwo tutaj żyjecie? Tak sobie żyjemy we dwa, tak. Radzicie sobie? Oj, bardzo. Z czego żyjecie? Jesteśmy beneficjentami 500+. Żyjemy z procentów, przeznaczamy na promile. I z tego miejsca byśmy bardzo chcieli serdecznie pozdrowić wszystkich tych, którzy pracują, dzięki którym my nie musimy. Trzymajcie się i nie podawajcie. Dzidek! Ale rozumiem, że państwo kochacie się. Oj, bardzo. Ja to 3 razy dziennie, później jeszcze wieczorem raz z Dzidkiem. Chociaż raz mnie Dzidek złapał na zdradzie z Hańkiem, a Dzidek jest pamiętliwy. On stosuje zasadę oko za oko. I się Haniek zdziwił. Do dzisiaj kłusem chodzi.
Prawda, Dzidek? Kochani, kochani, bardzo dziękuję za tę wizytę, ale już... To my dziękujemy. Już mnie w oknach wyglądają uszaleczyć. To już ciucicie? Przecież dopiero co się wszedł. Ej, ale jak tu się zasiedzę, to tam się spóźni. Bardzo dziękuję. Nie było ciebie tyle lat. Troszeczkę ziemi, troszeczkę wojny. Dzidek. Jaki ksiądz, takie jasełka. Nie, ale kochani, naprawdę dziękuję. Ale my mamy pytanie do księdza. Znaczy, Dzidek ma pytanie. Możesz zadać to pytanie? Ale to bardzo szybko. I dobra, bo chodzi o to, żeby on zadał pytanie. Szybciutko. Dzidek, dawaj, pytaj to, co zawsze chciałeś. Dzidek! Dzidek, nie rzucaj se saszetki, bo nie będziesz wiedział, gdzie jest północ. Dobra, ja będę pytał. Dzidek. Ja będę pytał. Mamy pytanie do księdza, bo to pytanie... W ogóle dziękujemy, że ksiądz nas nawiedził, bo możemy zadać to pytanie. Ono bardzo dotyczy naszego pożycia, mojego i Dzidka. I to pytanie już nas nurkuje w zasadzie od zalania. I dotyczy bardzo intymnych sfer, a no, ksiądz jest dla nas autorytetem w tych sprawach. Można powiedzieć, że stanowi ksiądz dla nas taki swoisty wskazodrog. Drogowskaz. No tak, bo ja od drugiej strony szłam. Tym bardziej się cieszę, że te znaki na niebie się zbiegły. Dobrze, proszę o pytanie, bo się czuję jak na spowiedzi. Tylko niech ksiądz jeszcze nie puka. Ja pukam na końcu. A listonosz dwa razy. Tym nie proszę o pytanie. Właśnie do tego pytania zmierzam. Tylko to jest bardzo delikatna kwestia między mną a Dzidkiem i chodzi o to, żeby teraz ksiądz wykorzystał no, całą swoją wiedzę zdobytą w jakże ciężkim i trudnym czasie pobytu w seminarium, kiedy zapewne kuszeń było wiele, a koledzy nie rozpieszczali. I dlatego chciałem, żeby ta wiedza wypełzła spod czapeczki księdza i teraz oblała nas swoim wszystkich tutaj proszę mądrością. O... I pytanie pewnie, do którego ksiądz teraz zmierza i razem ze mną zmierzamy razem. Jest to swoista podróż, którą odbywamy proszę... teraz. I razem przemierzamy proszę tam jakże kręte drogi i ścieżki, których nie znamy. A odpowiedź, żeby była taka, żeby mnie zadawalowała bardziej. Proszę o pytanie. Pytanie. Wyjął mi to ksiądz z ustów. Otóż pytanie... Pytanie Dzidka do księdza jest takie. Czy Józef był przy poczęciu? Słuchaj, bo będzie mówił jak była. Czy Józefa nie było przy poczęciu, ale w nocy do Maryi przyszedł anioł. Anioł. A mi to nie wierzyłeś. A u mnie kilka razy był anioł i zawsze przy poczęciu był, no, ale Dzidek nie wierzy w tego anioła. Ja mu mówiłem, że to anioł, nie, anioł. On w ogóle nie wierzy w to, co ksiądz mówi, że on nie wierzy, że Ewa z Adamem w raju z wężem rozmawiali, że Ewa ten jabłecik przypiekła i dlatego kobiety za karę w kuchni muszą siedzieć. On w to nie wierzy, on w Arka nie wierzy. W jakiego Arka? Tego, co na Noe przypłynął. Co ten zoologiczny miał pod pokładem. On tego nie wie. On nie wierzy, że ten z krzakiem rozmawiał. Jak można nie wiedzieć, że z krzakiem? Sąsiad z Amsterdamu wrócił, wszyscyśmy z krzakiem rozmawiali. Kochani, jakbyście do kościoła chodzili, to byście wszystko wiedzieli i we wszystko wierzyli. A ja was nigdy w kościele nie widziałem. Bo my nie wiemy, która niedziela jest handlowa. Ale ciśnie niedługo zeszyty z religii będzie składał. Prawda? Ty. A ja mam Barabasza niewyklejonego do końca. Dobrze, kochani, dziękuję za tę wizytę duszpasterską. A, to my też dziękujemy. Bóg zapłać. A, czyli bezgotówkowo, tak?
To była dla nas czysta przyjemność i powiew średniowiecza na żywo. Także dziękujemy za te nawiedziny i niech chociaż w zamian za to Pan Bóg księdzów tych w Gosposiach wynagrodzi. O, dziękuję. Dobrze, kochani, ode mnie nauka na koniec kolędy. O, słuchaj, bo to będzie na maturze. Kochajcie się i żyjcie w czystości. Dobra, będziemy się myć.